Witam Państwa. Kolejny film. Dzisiaj mnie w sumie, mnie już nagabywano na ten temat. Nawet pisano takie komentarze, jak to jest z tym murem chińskim. To nie jest mur chiński, tylko to jest mur polski. Dlaczego Polacy budowali mur chiński? Dlaczego, wiecie co, jakbyście go zobaczyli tak dokładnie, bo to jeden taki internauta, facebookowiec, to on postwierdził, że on nie sprawdzi. No dobra. On nie znał jakichś tam filmów rosyjskich, które akurat to dokładnie tłumaczą, dlaczego ambrazury były w tą stronę niewinną, czyli z północy na południe. Czyli ci, którzy szturmowali od południa ten mur, no to musieli mieć jakieś bardzo wysokie skarpy. I on to znalazł, on to wszystko tutaj wyczaił i on mi dał znać, że rzeczywiście chciałem się sprawdzić, no rzeczywiście z Google tutaj wziąłem sobie Google i sobie sprawdziłem właśnie, że to było wszystko tak, że wszystkie te strome zbocza są od strony południowej muru chińskiego, czyli od tej strony powiedzmy chińskiej. A więc no masz rację, no, ale tu praktycznie jak już pisałem, znaczy mówiłem o tym na tym zwiastunie, dlaczego, po co, na co, to musiałem powiedzieć, dlaczego powstał akurat mur polski, dlaczego Polacy musieli wybudować tak gigantyczny mur. No to jest najciekawsze. No co z tego, że można, no można na przykład muru nie budować, a można zrobić, na przykład utrzymywać armię, jakieś grody warowne, a to trzeba nagle mur postawić na wielu kilometrach. Mało tego, to jeszcze trzeba było z dwóch flank postawić ogromną armię, żeby zatrzymać te hordy Chińczyków. Co to się stało? Trzeba było te hordy, z czym oni charakteryzowali te hordy chińskie, starożytne, że trzeba było taki mur postawić. Otóż one się charakteryzowały, wiecie czym? Ludożerstwem. To byli ludożercy. I oni napadali te osady słowiańskie, czyli polskie, właśnie na Syberii, w Azji, po to, żeby brać niewolników i żeby ich później jeść. Słuchajcie, to co ja tu mówię, to nie jest żadna Ameryka, że powiedzmy starożytni Chińczycy to byli ludożercy. Podobno dzisiaj, według niektórych artykułów z Facebooka, dzisiaj Chińczycy też są ludożercami. Podobno się hoduje ludzi, dzieci, które się później zabije, się je. A więc po prostu to nie jest jakaś Ameryka, że ja tu odpowiem. A więc to jest powód, dlaczego postawiono tak gigantyczny mur, który dzisiaj się właśnie nazywa mur chiński. Jaki chiński? Żaden chiński. To jest mur polski. I dlaczego się bronić przed ludożercami? Polacy z zasady to przecież nie są żadni ludożercy, a jednak musieli się przed bardzo agresywnym narodem, a wiem, czy to jest naród. Ja bym tutaj miał poważne wątpliwości, to jest moje zdanie, że to wszystkie te filmy, które ja robię, to wam mówię od razu, że to jest akurat moje zdanie. Ja doszedłem do tego na podstawie no, lat analiz pewnych, ale zawsze to jest ciekawostka, żeby to przedstawić. Ale to są takie drastyczne te filmy, które ja widziałem na temat ludożerców, dzisiejszych na przykład, porąbane kobiety i tak dalej, to są straszne rzeczy, nie? Przy dzisiejszym, powiedzmy, tym całym high life, w którym tutaj żyjemy, Wrocław, pięknie, ładnie, ja tutaj mówię z takiej promenady tutaj nad portem jachtowym, to słuchajcie, to jest picoś, glancoś, a tutaj ja tu serwuję jakieś ludożerstwo, a więc w ogóle to jest kosmos, można powiedzieć. No, zresztą kosmos nie jest taki duży, ale to jest oddzielny temat. To jest niebocentryzm, nie? Ale czym to było związane właśnie? Trzeba było się bronić przed ludożercami. No i teraz tak. I teraz proszę zwrócić uwagę na jeden detal. Z jednym takim patriotą dyskutowałem i on mi serwuje taką zasadę czwartego pokolenia. Co to jest zasada czwartego pokolenia? I ona jest opisana w Starym Testamencie. A więc on stwierdził, że Stary Testament to pisali Żydzi, ponieważ tak sobie myślał. A więc zasada czwartego pokolenia. Czyli wszystkich wrogów Boga trzeba wyrżnąć do czwartego pokolenia, łącznie z niemowlętami i nie ma zmiłuj się. A więc także drastyczne prawo funkcjonowało w Starym Testamencie, to jest opisane w Starym Testamencie, do czwartego pokolenia. I to jest gdzieś tam zaraz chyba po 10 przekazach z druga księga wyjścia, z tego co pamiętam. I ja mu mówię tak, no ale Polacy pisali właśnie Stary Testament i jest właśnie i ta zasada czwartego pokolenia, czyli wybicia wszystkich wrogów Boga, jest całkiem na miejscu. I teraz jaka sytuacja mamy właśnie z tym murem polskim? Jaka była właśnie zasada? Polacy sobie funkcjonowali w tej Euroazji.
Natomiast byli najeżdżani przez takich m.in. ludożerców i różne inne ludy, które po prostu paliły, wieszały, mordowały i tak dalej, powiedzmy. I teraz siłą rzeczy, żeby bronić się przed tym, to trzeba było postawić i mało tego, trzeba było wybić armię najeźdźców, najechać na ich osady i ich po prostu wytłuc do czwartego pokolenia wszystkich, ile się dało, na ile powiedzmy była siła danej armii polskiej. I dopiero mieli 20-40 lat spokoju do momentu, aż się odtworzyli i znów najechali, powiedzmy. No, a więc to była taka cykliczność i ta cykliczność wbrew pozorom jest opisana w Starym Testamencie. I dzisiaj wiele osób, które czyta Stary Testament, że Bóg taki okrutny, Izraelici też tacy okrutni, że z ramienia Boga mordowali i tak dalej. Po prostu oni się bronili, a to żadni Izraelici, tylko to byli Polacy. Czyli zamienię słowo Izrael na Polacy, powiedzmy, ale to jeszcze, powiedzmy, ja tutaj zrobiłem też odpowiedni film właśnie na Stary Testament, na Imperium Polaków. A więc to jest trochę trzeba tutaj trochę zmienić. A więc mniej więcej jakby szczątki, odpryski tych wydarzeń, które się działy przez wieki na terenie Azji, Euroazji, to są opisane właśnie w Starym Testamencie. I dlatego właśnie te okrutne prawo, które było funkcjonowania Polaków starożytności, którzy się stykali z różnymi zhybrydyzowanymi narodami, okrutnymi, ludożerskimi i innymi, mogli funkcjonować. Dlatego to imperium się trzymało właśnie na zasadzie czwartego pokolenia. Bardzo okrutnego, oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, ale funkcjonowało. Innego wyjścia nie było. To imperium się rozpadło właśnie przez, mało tego, ściągnięcie do siebie obcych bogów, czyli cofnięto zostało wpływ Boga na ich życie, ich jakby parasol ochronny. Mało tego, zaczęli sobie ściągać tam różne religie, między innymi tak zwane chrześcijaństwo sobie ściągnęli w wersji jeszcze dodatku takiej mocno odstępczej. Zresztą każde chrześcijaństwo to jest klucz odstępcze. A więc to spowodowało, że imperium się rozsypało. Mało tego, jeszcze linia rodowa Nemroda działała, została też wpuszczona do Polski. Także tutaj dlatego się to rozpadło. Dlatego dzisiaj nie mówią dezinformatorzy internetowi, że czeka nas rozbiór Polski na kawałki. Ale praktycznie zaczęliśmy od muru chińskiego, kończymy na rozbiorze Polski. No jeszcze mamy magiczną datę 2020 rok i to też nie jest akurat mój wymysł, ale to wszystko w kolejnych filmach. Co my dzisiaj wiemy z tego filmu? Dlaczego istniał mur Polski, dlaczego został zbudowany, jaka była podstawowa zasada funkcjonowania Imperium Polaków wśród armii wrogich ludów, ludożerców i narodów, które były mocno zhybrydyzowane, które non-stop walczyły z Polakami, z narodem wybranym, ponieważ jesteśmy genotypem Boga. Natomiast genotyp diabła zawsze chciał zniszczyć, zlikwidować genotyp Boga i dlatego mamy taką, a nie inną historię. Mamy zabory, mamy te wszystkie, taka potęga, która poszła, się rozsypała i tak dalej. No i powiedzmy, dalej możemy tutaj ciągnąć do dzisiaj tą historię, ale ona się, ta historia dla całej ludzkości, gdzie już nie będzie chyby, ona się skończy. Moim zdaniem dość szybko, ale o tym w kolejnych jakichś kawałkach, bo niestety wszystkiego nie da się powiedzieć. Dziękuję.